Życie byłoby dość nudne, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, ale większość ludzi nie wyróżnia się spośród tłumu. Natomiast na pewno istnieją tacy, którzy to robią z wielu różnych powodów. Od człowieka psa do człowieka żyjącego w kanalizacji. Oto 8 osób, które prowadzą dość nietypowe życie. Pataruni Ghosh. Chociaż historia Pataruni Ghosh nie została zweryfikowana, jest naprawdę interesująca, niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy nie. Pataruni Ghosh jest 65-letnią kobietą z wioski w zachodnim Bengalu w Indiach, która podobno wstaje każdego ranka przed wschodem słońca, schodzi do lokalnego jeziora i pozostaje w wodzie przez cały dzień. Jasne, może po prostu lubić wodę, ale słyszeliśmy, że jest smutniejszy powód, dla którego zostaje w jeziorze. Według niektórych doniesień cierpi na tajemniczą chorobę, która powoduje, że jej ciało jest niezwykle bolesne i cierpi nawet przez kontakt z powietrzem. Nie może sobie pozwolić na specjalistyczną opiekę, więc łagodzi swoje cierpienie, spędzając 14 godzin w wodzie, zanim wróci do domu i zrobi to wszystko ponownie następnego dnia. Musi być pomarszczona jak śliwka po tak długich kąpielach. Najwyraźniej Pataruni robi to od 1998 roku. Ludzie przychodzą spędzać z nią czas, aby nie była sama zbyt długo. Miłość życia. Wyobraź sobie, że poślubiasz prawdziwą, realną kobietę, a następnie rozwodzisz się z nią dla lalki. Pewien mężczyzna zdecydował, że kocha swoją podobną do myszy lalkę wielkości człowieka bardziej niż swoją żonę i odszedł od kobiety, aby mógł być z prawdziwą miłością swojego życia. Materiałem wypchanym pluszem. Podobno traktuje ją, jakby była prawdziwa. Spędzają czas przed kominkiem, chodzą na plażę i robią sobie wycieczki samochodowe swoim kabrioletem. Nie wiem, czy to historia miłosna stulecia, ale najważniejsze jest to, że dżentelmen jest szczęśliwy i z tego, co mówi, jego dziewczyna również. Tom Peters. Tom Peters z Wielkiej Brytanii na ogół wygląda jak przeciętna osoba, ale jeśli zadzwonisz do jego domu bez zapowiedzi, możesz nie zostać powitany przez Toma. Zamiast tego może tam być duży, czarno-biały pies zwany Spot. Ale Spot nie jest tylko psem Toma. Spot to Tom. Kiedy nie musi funkcjonować jako zwykły człowiek, ubiera się w duży gumowy kombinezon z maską psa, zachowując się i wyglądając jak pies. Chodzi na czworaka, śpi w budzie, a nawet załatwia się na podkłady dla szczeniąt. Je psie smakołyki z miski dla psa, bawi się zabawkami dla psów i oczywiście szczeka. Tom pojawił się w brytyjskim programie telewizyjnym o nazwie This Morning, aby porozmawiać o swojej osobowości szczeniaka w celu szerzenia świadomości na temat jego wyjątkowego stylu życia. Powiedział: ludzie uważają to za obskurne i nikt nie powinien tego widzieć, ale nie jesteśmy po to, by psocić, jesteśmy po to, by się bawić i być traktowani dosłownie jak szczeniaki. Paul Alexander. Paul Alexander jest jedną z ostatnich osób w Stanach Zjednoczonych, które nadal używają żelaznego płuca, masywnego respiratora otaczającego większość ciała, aby stymulować oddychanie. Jako dziecko zachorował na polio, które spowodowało prawie całkowity paraliż od szyi w dół. To, czego jego przepona nie mogła już dla niego zrobić, zrobiło żelazne płuco. W czasach, gdy osoby niepełnosprawne były rzadziej widywane publicznie, Paul był widoczny. Przez całe życie latał samolotami i chodził do klubów ze striptizem, widział ocean, zakochał się. Ukończył także studia prawnicze, a nawet napisał książkę o swoich życiowych doświadczeniach zatytułowaną Three Minutes for a Dog – My Life in an Iron Lung. Zamiast zostać uwięzionym przez urządzenie medyczne, człowiek w żelaznym płucu wykorzystał je jako trampolinę do rozwoju. Daniel Suelo. Pomyśl o każdej kłótni, jaką kiedykolwiek miałeś. Ile z nich dotyczyło pieniędzy? Wydaje się, że jest to zmora naszego istnienia, mimo że są one tak ważne w dzisiejszych czasach.
ale Daniel James Schellbarger, znany jako Suelo, znalazł sposób na życie bez nich, a jego historia jest niesamowita. W 2000 roku wyrzucił swoje ostatnie $30 do budki telefonicznej i przysiągł, że przestaje używać pieniędzy. Daniel zdał sobie sprawę, że pełzająca depresja, której doświadczył, wynikała z jego stresu związanego z finansowymi możliwościami utrzymania swoich rzeczy. Mieszka połowicznie w jaskini niedaleko Moabu w stanie Utah, kiedy nie wędruje po kraju. Zjada żywność zebraną ze śmietników, dzikich korzeni oraz jagód. Używa przedmiotów gospodarstwa domowego i ubrań wyrzucanych przez innych. Pomimo jego krytyków, wielu ludzi postrzega jego życie jako drogowskaz dla świata pogrążonego w materializmie. W 2016 roku bezgotówkowy styl życia Daniela musiał się nieco zmienić. Wrócił do rodzinnego miasta, aby opiekować się matką i zaczął wykorzystywać pieniądze, aby zapewnić jej potrzebną opiekę. Elizabeth Sweetheart. Nawet w wielkim tłumie ludzi nigdy nie będziesz miał trudności z dostrzeżeniem tej kobiety. Elizabeth Eaton Rosenthal, znana jako Elizabeth Sweetheart, jakieś 20 lat temu zaczęła ubierać się na zielono. Stopniowo cała jej garderoba stała się zielona, później także włosy, makijaż, a nawet wystrój domu. Nie mogąc znaleźć odpowiedniej pracy w Kanadzie, Elizabeth pojechała autostopem do Nowego Jorku w 1964 roku. Przybywszy tam, rozpoczęła swoją karierę artystyczną. Znana jako Zielona Dama Brooklynu, pracuje w branży mody i tworzy ręcznie malowane nadruki dla najlepszych projektantów odzieży, takich jak Michael Kors, Calvin Klein i Ralph Lauren. Elizabeth nie sądzi, by kiedykolwiek mogła się odkochać z koloru zielonego. Przyznaje, że kiedy zaczęła otaczać się zielenią, stała się szczęśliwsza. Daniel Crockett. Kilkanaście lat temu policja odebrała telefon. Ktoś dostrzegł twarz młodej dziewczyny w wybitym oknie. Na tyłach podupadłego domu funkcjonariusze znaleźli dziecko zawinięte w spleśniały materac, pokryty robakami i muchami. Nie miała na sobie nic poza spuchniętą pieluchą. W jej czarne włosy wpełzły wszy. Był to najgorszy przypadek zaniedbania, jaki widziano. Daniel Crockett była przez lata przetrzymywana za zamkniętymi drzwiami, w pomieszczeniu wielkości garderoby, sama w ciemności. Ważyła zaledwie 20 kg. Policja aresztowała jej biologiczną matkę, Michelle Crockett. Powiedziała im, że jest samotną matką i robi wszystko, co w jej mocy. W 2007 roku Bernie i Diane Leroux adoptowali Daniel, która z oczywistych powodów miała poważne problemy rozwojowe. Musieli nauczyć ją wszystkich podstaw życia. Dziś ma 22 lata i średni poziom upośledzenia. Jest zdolna do tego, by żyć w miarę samodzielnie. Do tej pory trudno jej jednak zaufać kobietom i normalnie się porozumiewać. Miguel i Maria. Miguel Restrepo i Maria Garcia wiodą spokojne, całkiem zwyczajne życie. Natomiast to, gdzie mieszkają, już nie jest tak zwyczajne. Ich dom wygląda zupełnie inaczej niż domy większości ludzi. Małżeństwo mieszka w opuszczonym tunelu kanalizacyjnym. Para poznała się w Medellin, w Kolumbii. Zarówno Maria, jak i Miguel mieli w przeszłości problemy z narkotykami. Mieszkali na ulicy, a niebezpieczny nałóg rujnował ich życie. Dzięki wzajemnemu wsparciu postanowili raz na zawsze z nim zerwać. Nie mając przyjaciół i krewnych, którzy mogliby dać im schronienie lub wesprzeć finansowo, para postanowiła zamienić kanał ściekowy w mały dom. Są tam prawie od 30 lat i zamienili to, co było dość obrzydliwym środowiskiem, w coś całkiem przytulnego. Ich dom nie ma bieżącej wody, nie ma łazienki i ma tylko 9 metrów kwadratowych, ale jest domem. Mieli elektryczność, więc nie było im zimno, a z czasem udało im się urządzić w kanale nawet małą kuchnię. Nie wiadomo, czy Maria i Miguel nadal tam mieszkają. Bez wątpienia spędzili jednak w kanale co najmniej 22 lata, a ich historia poruszyła niemal cały świat.
Szczerze mówiąc, bez względu na to, jak dziwne wydaje się być życie niektórych z tych ludzi, większość z nich żyje teraz pełnią życia. Która z tych historii według Ciebie nie brzmi aż tak najgorzej? Daj znać w komentarzach poniżej. Do zobaczenia następnym razem.